Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na naszym spotkaniu. Kolejny odcinek naszego przewodnika do długowieczności. Nagrywamy nasze spotkanie, żebyście w każdej chwili Państwo mogli wrócić do tego spotkania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Na końcu podamy adres mailowy, na który możecie Państwo pisać. Ja muszę część z Państwa też uczulić, że ja staram się najczęściej jak to możliwe odpowiadać na Państwa pytania. Nie zawsze jest to możliwe, że odpowiadam w jeden dzień. Zawsze staram się to robić jak najlepiej. Dlatego, jeżeli my, będziecie mieli jakieś pytania, to zawsze po webinarze staramy się odpowiedzieć na pytania. Stąd zapraszam na nasze webinary. No i każdy z Państwa, który uczestniczy w naszym spotkaniu, może sobie oczywiście później obejrzeć ten, to nasze spotkanie nagrane. Przewodnik do długowieczności. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Zanim ten temat sobie omówimy, króciutko o mnie. Jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. I Muszę Państwu powiedzieć, że połączenie tych trzech dziedzin sprawia mi wielką radość i muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę ze skuteczności tego, tej mojej pracy. Dzisiejszy temat, czyli układ moczowy nerki, jak, za, jak zapewnić im zdrowie prawidłowe funkcjonowanie. Ja myślę, że moglibyśmy zacząć od pewnej takiej teorii. Spróbujcie sobie wyobrazić, bo cały nasz organizm to jest jeden wielki zespół, konglomerat wzajemnie uzupełniających się narządów. Każdy jakąś pełni funkcję. Mam takie wrażenie, Szanowni Państwo, że nerki są tak, Pomijane w tym całym zamieszaniu, które mamy. A muszę Państwu powiedzieć, że przypominamy sobie o nerkach wtedy, kiedy one naprawdę przestają pracować, ponieważ wtedy pozostaje nam albo dializa, albo przeszczep. No i teraz ten, ten nasz układ moczowy, bez niego nie da się żyć, bo ponieważ on wydala wszystkie rozpuszczalne w wodzie, różne świeństwa, które dostaną się do naszego organizmu i metabolity. I co jest też bardzo ważne, szanowni państwo, nerki to nie tylko wydalanie, to również produkcja różnych substancji, to również regulacja ciśnienia krwi, czyli dbałość o nerki jest elementem homeostazy, czyli tej naszej medycyny fundamentalnej. I tutaj też warto pamiętać, że jest pewna specyficzna budowa układu moczowego, to znaczy układ moczowy. Składa się z tych głównych elementów filtrujących, czyli z i całego układu odprowadzającego mocz na zewnątrz. Te dwie nereczki mają taki kształt przypominający fasolę, chociaż wielkość dużo, dużo większą, bo one mają około 10-12 cm. Znajdują się z tyłu naszego korpusu po obu stronach kręgosłupa. Tak? Często, jak lekarze badają, czy gdzieś tam nie ma stanu zapalnego w nerkach, tak, To przykładają jedną dłoń do ciała i drugą delikatnie pukają w okolice nerek, czy tam nie ma jakiejś bolesności. Takie rurki, które odprowadzają mocz z nerek, to są moczowody, tak, I ten mocz spływa z miedniczek nerkowych, tak? Mocz, przez moczowody do dołu brzucha, gdzie znajduje się pęcherz moczowy. Natomiast wypełnienie pęcherza moczowego, no to jest taki zbiornik wyrównawczy, żebyśmy mogli ten mocz najpierw sobie pozbierać, a później go wysikać, oddać mocz, jak to się ładnie mówi. I ten pęcherz moczowy się po prostu kurczy, tak, żebyśmy mieli odpowiednie ciśnienie i przez cewkę moczową wychodzi na zewnątrz. Jeżeli chodzi o element różnic płci, to jest to oczywiste, dlatego że układ płciowe, jak sama nazwa wskazuje, są ze sobą nierozerwalnie związane. Tu jest bardzo ważny element, i tu króciutko tylko powiem, że zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn trzeba zwracać na to uwagę, bo są różne dolegliwości. Tak, czy panowie mają prostatę, a u pań, ze względu na to, że cewka moczowa jest krótka, mogą do, może dochodzić do zakażeń wstępujących układu moczowego. Proszę sobie teraz wyobrazić, jak wielką pracę wykonują nerki. Nerki filtrują krew 30 razy na dobę, czyli możecie sobie wyobrazić, jak gigantyczną pracę wykonują nerki, gdzie ten przepływ moczu pierwotnego, tak, zanim powstanie ten mocz ostateczny, przepływ przez nerki wynosi 170 litrów. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić, słuchajcie, ile to jest. Czy ktoś z Państwa przynosił dwa wiadra wody ze studni do domu? No to jak ktoś z Państwa pamięta, jak to jest, to teraz wyobraźcie sobie, że te ner nasze nerki dziennie potrafią przefiltrować 17 takich 10-litrowych wiader. Te nasze nerki mają tak gigantyczną moc i umiejętność filtrowania. To też oznacza, że jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy dbali o te nasze nerki, to jakiekolwiek i bądź osłabienie funkcji nerek może bardzo źle wpływać na nasze zdrowie. Podstawową jednostką strukturalną nerki jest nefron. Tak się nazywa nefron. Nie będziemy wchodzić w budowę nefronu, w każdym razie ujścia przewodów wyprowadzających moc z nefronów. Prowadzą właśnie do kielichów nerkowych tak? i miedniczek nerkowych, a z miedniczek do moczowodów. Czyli najpierw następuje, jest tam taka pętla, takie kłębowisko naczyń krwionośnych, tam dochodzi do filtrowania tej krwi i powstawania moczu pierwotnego, później moczu wtórnego i wydalania z nefronów do kielichów nerkowych. One dosłownie zbierają, to. jak sama nazwa wskazuje, one przypominają właśnie takie kielichy. Jest to piękne, muszę Państwu powiedzieć, jestem wielkim, wielkim fanem anatomii człowieka i w ogóle całej fizjologii. Organizm człowieka jest fascynujący, naprawdę. I powiem Państwu, że bardzo wiele osób kompletnie ignoruje funkcje i rolę nerek, w ogóle zapominamy o tym, że istnieją. No wyobraźcie sobie, spróbujcie sobie wyobrazić, że ktoś z Was spróbuje wstrzymać mocz z pełnym pęcherzem. Co by się stało, gdybyśmy zablokowali na tym poziomie, bo sami możemy przez jakiś czas przecież wstrzymywać mikcję. Ale wyobraźcie sobie, że te 170 litrów moczu pierwotnego nie powstaje, bo mamy niewydolność nerek. Katastrofa. Nerki oczyszczają organizm z toksyn również co warto pamiętać tak odzyskują mikroelementy kontrolują ciśnienie krwi odpowiadają za poziom energii wydolność organizmu produkują hormon który odpowiada za produkcję czerwonych krwinek tak, i wspomagają pracę układu odpornościowego i kostno a więc dbałość o nerki to nie tylko detoksykacja jeżeli chodzi o opinie na temat moczów, powstania moczu, roli nerek i tak dalej. To nerki stanowią, jest to uznane w świecie medycyny i nie tylko, podstawowy element równowagi tej homeostazy organizmu. I teraz jedna ważna rzecz, państwo, bo zawsze staram się gdzieś, żeby jakaś opowieść się wplotła plot, w, w nasze spotkanie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w waszym organizmie, że wypijecie dużo wody. Nazywa się to uderzenie wodne. I wasze nerki zaczynają pracować. I to jest jedna hipotetyczna sytuacja. Wypiliście dużo wody i macie drugą sytuację. Nerki mają pracować w sytuacji, w której proszę sobie wyobrazić, że bardzo długo nie piliście wody. No i teraz najczęściej wyobrażamy sobie, że nerki będą ciężko pracowały wtedy, kiedy będzie za dużo wody w organizmie i one będą ciężko pracowały, żeby tą wydalić. Muszę Państwa wybić z tego myślenia. Bardzo, ale to bardzo złą sytuacją dla naszego organizmu i dla pracy nerek jest niedobór wody. Słuchajcie, nerki są szczęśliwe, jak wody jest za dużo. One zaczynają pracować, one zaczynają filtrować, mają co z czym powymieniać, ta wymiana elektrolitów, wychwytywanie toksyn i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, nerki są szczęśliwe, jak wody w organizmie jest za dużo. Nerki są ciężko chore i... Ledwo co zipią, jeżeli w organizmie jest za mało wody, błagam, zapamiętajcie. Jeżeli chcecie skatować swoje nerki i doprowadzić do wielkiego problemu w organizmie, to nie pijcie wody. Natomiast jeżeli chcecie uszczęśliwić swoje nerki i poprawić funkcjonowanie swojego organizmu i dać im przez chwilę szczęście, to pamiętajcie o nawodnieniu organizmu. Podkreślam to bardzo. Bo to jest podstawa funkcjonowania fizjologii człowieka. Kilka problemów, z jakimi boryka się nefrologia, urologia, tak, to jest kłębuszkowe zapalenie nerek. Czyli tam są te kłębuszki, o których mówiliśmy. Takie kłębuszki, gdzie jest krew krążąca i tam powstaje pierwszy mocz. I jak te kłębuszki są w stanie zapalnym, to mamy kłębuszkowe zapalenie nerek. Objawy są dość charakterystyczne. Jest krwinkomocz, czyli krew w moczu, białkomocz. Pojawiają się obrzęki, nadciśnienie tętnicze, i w parametrach wypadają nam upośledzenia pracy nerek. Osta, ostra postać choroby występuje najczęściej u dzieci, i po kilku tygodniach kończy się wyleczeniem najczęściej wyleczeniem. Mamy nefropatię nadciśnieniową, czyli stwardnienie tętniczek nerkowych. Pamiętajcie, że jak diagnozujemy nadciśnienie, to my zawsze szukamy, czy przypadkiem coś w nerkach się nam nie zepsuło. Mamy odmiedniczkowe zapalenie nerek, gdzie tutaj mamy zakażenie dróg moczowych, które wstępuje z powrotem. I to odmiedniczkowe zapalenie nerek, czyli takie cofające się, jest, bardzo często występuje u kobiet. Ze względu na specyficzną budowę cewki moczowej, która jest krótka. I później mamy kamicę moczową. I tu są różne kamyczki, które mogą nam powstawać w drogach moczowych. Ważne jest, panowie, że powstają dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Tak. I dieta jest bardzo ważnym elementem zapobiegania kamicy. Czyli macie bardzo różne rodzaje tych kamic. Na przykład mamy tutaj przykład kamicy szczawianowej. I jeżeli wystąpi taka kamica, zbadamy, co to są za kamienie, to po prostu unikamy źródła szczawianów, które są później w nadmiarze wydalane przez nerki i tam mogą się tworzyć te kameczki. Czyli kawa, czekolada, rośliny strączkowe, buraki, rabarbar, botwinki, szpinak i szczaw. To, co powiedziałem, te rośliny, to nie oznacza, że one są trujące czy złe dla człowieka. Chodzi o to, że czasem taki jest urok osobisty. Soby, że on nieprawidłowo filtruje, i po prostu ta kamica szczawianowa powstaje w drogach moczowych takiej osoby. No i może być zapalenie pęcherza moczowego. Częsty stan zapalny w drogach moczowych jest parcie na mocz Tak? i towarzyszy temu często oddawanie niewielkich ilości moczu. Łagodny rozrost prostaty. To znaczy, jest to dolegliwość, która występuje u mężczyzn, tak? Gruczoł krokowy nam się powiększa, dochodzi do łagodnego rozrostu prostaty, jest, są problemy z oddawaniem moczu. Typowe objawy to jest taki słaby strumień moczu. Często panowie opowiadają sobie kawały na ten temat, e, uczucie niecałkowitego opróżnienia tego pęcherza i można sobie badać, PSA, antygen swoisty gruczołu krokowego. Gdybyście panowie chcieli sobie posprawdzać, jak tam wasz gruczoł krokowy. I teraz. Mówiliśmy o tym, że nerki dobrze pracują, jak jest dużo wody. Ale zdarza się, że dochodzi do zatrzymania płynów w organizmie i pojawiają się obrzęki. Więc najczęstszym powodem obrzęków jest słaba praca serca jako pompki i nerek. Tak? Może też powstać obrzęk, kiedy mamy zbyt mało białka w organizmie, np. w niewydolności wątroby. No i może być też niebezpieczna sytuacja na to zawsze proszę zwracać uwagę dbajcie o te swoje nerki, ćwiczcie, masujcie a jak ktoś ma jakieś zastoje i ma predyspozycję do zakrzepicy i zatorów to zawsze skonsultujcie przed jakąś daleką podróżą samolotem. Ze swoim lekarzem, czy nie musicie brać jakichś leków rozrzedzających krew, tak, żeby nie powstawały zatory w momencie, kiedy nie ruszacie nogami, nie naciskacie mięśni. Taka ciekawostka, warto o tym pamiętać. Jeżeli patrzy się na bilans nawodnienia organizmu, to średnio na dobę człowiek powinien pić około 30 ml wody na kilogram masy ciała bardzo różnych rzeczy, jakieś tam zupki, wody mineralne, herbatki ziołowe, soczki i tak dalej. I proszę pamiętać, że kawa i herbata nie liczą się do bilansu, dlatego że one mają działanie moczopędne i tyle, co wypijecie, tyle wysikacie, a czasem nawet więcej. Ja zachęcam, żebyście Państwo sobie przetestowali, bo czasem jak człowiek jest osłabiony, to warto sobie sprawdzić, czy kiedykolwiek sprawdzaliście, co na was lepiej działa, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie, że tam wszyscy mówią, a kawa to mnie postawi na nogi. Nie. Zobaczcie, czy jak wypijecie kawę i herbatę, a wypijecie troszkę więcej, to czy wasze serce nie szaleje, nie dostajecie jakiejś arytmii, albo w pozytywnym tego słowa znaczeniu, na przykład, nie zaczniecie sikać więcej? I ten wasz mocz będzie biały, nie, be, nie będzie tam przejrzysty. Nie będzie żółty, tylko będzie przejrzysty. Czyli te nereczki bardzo dużo tych płynów będą wydalały. Dlatego, że taka herbata potrafi świetnie pobudzić serce i nerki do pracy. Zachęcam, żebyście państwo pamiętali. I na koniec takie króciutkie przypomnienie. Jeżeli macie krwiomocz, jeżeli w, krwi, jeżeli w waszym moczu pojawia się krew, Nigdy tego nie bagatelizujcie. Absolutnie nigdy. Zawsze wtedy należy natychmiast udać się do lekarza. A teraz trochę o roślinach moich ukochanych, które mogą nam pomóc w różnych problemach. Pierwsza rzecz, w ogóle ekstrakt z nasion dymi. i ja, ja będę też mówił Państwu a propos zastosowania tych różnych roślin, ale nie tylko w aspekcie dróg moczowych, nerek i tak dalej. Słuchajcie, przecież jest powszechnie wiadoma, a jeżeli ktoś z Państwa tego nie, nie wie, że ekstrakt z nasiondyni nie tylko ma super właściwości poprawiające pracę pęcherza moczowego, ale tu podkreślamy prostaty, jak również. Myślę, że część z Państwa wie, że młode pestki dyni mają kapitalne właściwości walki z pasożytami. To warto pamiętać. Dlaczego? Dlatego, że ja będę zawsze Państwa zachęcał, żebyście patrzyli na nasze mieszanki nie tylko tym, co tam jest napisane, że tam jest, nie wiem, za chwileczkę zobaczycie mieszankę Uro Plus. Plus to tylko na pewno na nerki i tyle. Nie. Pamiętajcie, że detoksykacja organizmu, normalizacja ciśnienia krwi, jakiś wpływ właśnie przeciwpasożytniczy. Jak chcecie sobie zrobić turbo turbodetoks, to sobie dodacie na przykład deks, kapsułki deks do detoksykacji i aloes i macie super te trzy elementy, które poprawią funkcjonowanie organizmu i detoksykację. Później macie ziele na włoci. Nawłoć jest bardzo powszechnie, wydaje mi się, znana z jego wspaniałego wpływu na układ moczowy. Szczególnie stany zapalne, dróg moczowych, tak, i nerek. Często stosowana jest na ekstrakty z na w jakichś kuracjach kamicy moczowej, tak, ale również uwaga, w stanach zapalnych żołądka jelit. Przy nadmiernej fermentacji, albo jako środek odtruwający w zmianach stawowych i dnie Czyli zobaczcie, znowu, znowuż tak szeroko, proszę, spójrzcie na nawłość. Później macie piękne kwiaty, na sturcji większe. To jest moje wspomnienie z dzieciństwa, jak gdzieś tam a, miałem e, tak 10 lat, i moi koledzy brali piłkę i szli na boisku kopać to piłę. Moim rodzicom zdarzało się czasem, że mnie chcieli wziąć na nasze ogródki działkowe. Przecież pamiętacie, dawno, dawno temu były ogródki działkowe i pewnie do dzisiaj są. I moi rodzice tam mieli na tych ogródkach nasturcję. Piękne nasturcje. Nasturcja ma wspaniałe właściwości antyoksydacyjne, a więc nie tylko będzie pomocna w zwalczaniu jakichś problemów z zakażeniami układu moczowego przy Osłabieniu funkcji nerek. Bo popatrzcie na nerki troszkę tak jak też na serce. Jeżeli serce jest słabe i czujecie, że to serce słabo bije, to przecież trzeba mu dać coś, bo to jest mięsień, to jest pompa, co wzmocni pracę mięśnia serca. I podobnie jest z nerkami. Jeżeli macie zaburzenia pracy nerek, to trzeba wzmocnić pracę nerek, zwiększyć filtrację nerkową. Jedna z roślin, która to, to robi, to jest właśnie nasturcja większa. Pokrzywa. W ogóle o pokrzywie to już chyba kiedyś wspominałem, że poza zastosowaniem jej w równaniu zaburzeń minerałów, różnych witamin tak w organizmie, jest bardzo skuteczna i pomocna w kamicy nerkowej i w artertyzmie, ale również w nierzytach żołądka i jelit. I problemach z wątrobą. I tutaj warto pamiętać, jak ktoś z Państwa poza kapsułkami, które w tej chwili są dostępne, chciałby na wiosnę trochę tej młodej pokrzywy sobie wypić. To błagam, uważajcie, nie przedawkujcie tej młodej pokrzywy, bo ona może jak jej weźmiecie za dużo, robić wam kłopot, trochę kłopotów. Więc tak pół szklaneczki dziennie to jest maks. Tego soku z młodej pokrzywy, nie przesadzajcie. Natomiast, jak chcecie wykorzystać taki sok, bo nie wiem, ktoś z Was chce sobie zachować taką pokrzywę, na przykład na czas jesienno-zimowy, to poza kapsułkami, które macie do dyspozycji, możecie sobie ten sok po prostu zamrozić. Zrobić sobie kostki z wyciskanego soku z pokrzywy. To polecam, zawsze przypominam to, jeżeli ktoś chce sobie wykorzystać ekstrakt z aloesu, czy z pokrzywy, czy z innych cennych roślin, i nie macie dostępu do tych roślin, a kochacie właśnie takie świeże soki wyciskane, to w tych niewielkich ilościach taka kostka lodu, która powstała z soku z pokrzywy, stanowi świetne wsparcie również w okresie jesienno-zimowym. My to oczywiście robimy w postaci ekstraktów suchych, mocno zagęszczonych. Zaraz Wam to pokażę w Opti uro. Natomiast oczywiście jako zielarz fitoterapeuta będę zawsze Państwa zachęcał do tego, żebyście trochę połazili po tej łące i po lesie i pozbierali trochę tych ziółek dla siebie. Może kiedyś będziemy razem łazić. Liście mącznicy lekarski. Roślina słynna w fitoterapii o bardzo silnych właściwościach hamujących rozwój drobnoustrojów w drogach moczowych. Są oczywiście dowody na to bardzo silne, również in vitro, dlatego że łącznica zawiera substancje, które i to zostało też udowodnione o silnych właściwościach odkażających, tak, drogi moczowe. Tutaj specjalnie znalazła się na naszej liście Ponieważ jednym z podstawowych problemów nerek, jeżeli one prawi prawidłowo funkcjonują nie trzeba ich wzmacniać, tak? Turcją, to jest po prostu dbałość o to, żeby tam nie było zakażenia. Mamy również liści, liście bukko brzozowego, które od wielu, wielu, wielu lat, dziesiątek, a nawet setek można by powiedzieć, czyli roślina, która pochodzi z południowej Afryki była przez bardzo długi okres czasu używana również przez lekarzy w Afryce, nie tylko tych, którzy tam sobie mieszkają i korzystają z liści bukko, ale również lekarzy. No później z oczywistych względów została zapomniana, bo leki zastąpiły naturę, ale bukko brzozowe fantastycznie wspiera funkcjonowanie układu moczowego, tak? Także proszę o tym pamiętać, i to ten ekstrakt z liści bukko brzozowego znajduje się w mieszance uro. No i na koniec cynk, który warto pamiętać, że my czasem będziemy łączyć i tutaj zaraz zobaczycie że będziemy łączyć cynk, na przykład, czy jakieś minerały z ekstraktami ziołowymi. Sam cynk nie tylko wpływa pozytywnie nie wiem na skórę, paznokcie, układ odporności. Ale to warto pamiętać, pomaga Panom w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu, Panowie. No dobrze, to teraz troszkę rozwiązań. Czyli, co byśmy wykombinowali, gdybyśmy mieli kogoś z takimi problemami, że coś się w tym układzie moczowym dzieje, albo chcemy wyrównać jakieś zaburzenia gospodarki minerałowej? No to pewnie wymyślilibyśmy minerały SPH Support, URO. Probiotyk i aloes. To jest bardzo, bardzo proste rozwiązanie. Zobaczycie tutaj. Z rzeczy, które dzisiaj nie będę wracał, przypominał do turbo detoksu Warto jeszcze dodać mieszankę kapsułek detox, czyli Dex Plus. Tak? Warto o tym pamiętać. Troszeczkę przypomnienia, jakie mamy mieszanki. I dlaczego one są wyjątkowe? Macie? Aloe bio, czyli nie dojrze hodowla z nadzorowanych plantacji, naturalnych bio. Czyli tutaj bardzo ważne, ten ekstrakt ten sox, aloesu jest wytwarzany z miąższu liści upraw bio, certyfikowany. Tam nie ma żadnych pestycydów, świeństw, tak, naturalnie hodowanych. I oprócz ekstraktu z aloesu, tam jest dodany sok z owoców dzikiej róży, czyli będziecie mieli również substancje aktywne z dzikiej róży, w tym witaminę C. Nie zawiera aloiny, tak? czyli nie, nie ma tam zagrożenia, co jest w skórce aloesu, że tam co jakaś krzywda się komuś stanie z powodu zawartości aloiny będzie miał jakieś problemy gastryczne. Uro plus. Zobaczcie, że ta mieszanka ma dość szerokie jeszcze działanie poza tym uro, czyli poza drogami moczowymi, dlatego że będzie wpływała de facto na cały organizm, na tą homeostazę organizmu, no to jeżeli będzie wpływała pozytywnie na oczyszczanie organizmu z toksyn, będzie poprawiała nasz metabolizm i poprawiała układ, układ odpornościowy. Tak, to jest taki procent składany. 10% tu, 10% tu, yy, troszkę odporności, w jednym miejscu, troszkę odporności, w drugim miejscu wątroba zaczyna prawidłowo funkcjonować, nerki zaczynają prawidłowo funkcjonować, tak? I nagle okazuje się, że oprócz tego, że nasze nereczki prawidłowo filtrują i nam się trochę poprawiło, bo nie mamy dny moczanowej, albo przestały nas stawy boleć, to jeszcze yy, nie przeziębiamy się, tak? Tak? i poprawia nam się samopoczucie i wygląd np. skóry włosów i paznokci. Zwróćcie na to uwagę. Jeżeli chodzi o składniki, to to, co Państwu dzisiaj opowiadałem, te roślinki są w uro, czyli mącznica, bukko, pokrzywa, nasturcja, nawłoć, dynia i cynk. Jeżeli chodzi o samo działanie, to warto, warto zawsze przypominam, żeby uzupełniać wodę w organizmie. Czyli jeżeli stosujecie uro, to błagam, nawadniajcie ten organizm. Niech te nereczki będą w takim dobrostanie, niech mają z czego filtrować. Jeżeli chodzi o pH support, czyli ta nasza równowaga kwasowo-zasadowa. Na ten temat my sobie chyba niedługo zrobimy osobny wykład, czyli pogadamy sobie troszeczkę o mieszankach. Myśmy stworzyli mieszankę minerałów o odczynie zasadowym. Medycyna klasyczna oczywiście neguje jakąkolwiek zasadowicę i kwasicę taką na co dzień, i, i e, suplementację e, e, minerałów zasadowych w ogóle wyśmiewa. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że jest kilka bardzo fajnych sytuacji z fizjologii człowieka, o których chcę powiedzieć. Czyli, jeżeli macie zestaw, który odkwasza organizm, tak to się nazywa u nas, potocznie dość, ale nie martwcie się, bo to ma bardzo silne przełożenie na zdrowie waszego organizmu. Otóż weźmy sobie jeden przykład. Weźmy sobie zaburzenia pracy kości, czyli odwapnienie kości, czyli jakąś osteoporozę. Kości są tak zwanym buforem. Bufor to jest coś, co dba, żeby organizm miał odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową. Tak? O tym przecież mówimy teraz. No i teraz, co dla kości jest lepsze? Kiedy jest nadmiar zasad, czy kiedy jest nadmiar kwasów? Wiecie co? Kiedy w organizmie jest odrobinę więcej zasad. Czyli tych minerałów, które właśnie tutaj mamy w PHSAP. Dlaczego? Otóż okazało się, że kości mają bardzo ciekawe właściwości regenerujące. Jeżeli do organizmu dostarczycie troszeczkę więcej minerałów zasadotwórczych, to kości, wyobraźcie sobie, są takie mądre, że chcąc wyrównać ten nadmiar zasad, będą wchłaniać ten nadmiar zasad, a wśród nich wśród tych minerałów znajdzie się między innymi wapń i magnez. A więc zobaczcie, już stosując tylko i wyłącznie pH support w osteoporozie i w zaburzeniach uwapnienia kości, stosujemy, stosując sztuczkę dietetyczną, bo mówię Wam to jako dietetyk, delikatna zasadowica powoduje, że kości wmurowują wapń i odbudowują wapń. Kościach. Taką sztuczkę możecie sobie zawsze zastosować. Czyli tutaj macie bardzo łatwo przyswajalne cytrynian magnezu, wapnia, chlorek potasu, chrom, ekstrakt z czerwonego buraka i ekstrakt z lucerny. Po to, żeby maksymalnie wyrównać ten organizm. Jeżeli chodzi o właściwości pH-support, który jest tutaj uzupełnieniem tych mieszanek, o których wspominaliśmy. To wyrównanie wapnia, potasu, magnezu i chromu. Jak już wspomniałem, nadmiar zasad będzie odczyszczał ten organizm, będzie troszeczkę odkwaszał ten nasz organizm. Co ważne, nie dodaliśmy sodu, pierwiastek, który jest powszechnie występujący i proszę się go um, nauczyć delikatnie stosować, bo jego nadmiar może być problematyczny dla organizmu, dlatego myśmy go tu nie dawali. I pH support tego pierwiastka nie zawiera, czyli jest wapń, magnes, tak, potas, chrom, nie ma tam sodu. Natomiast chrom, jak Państwo wiecie, pH support e, używamy do wspomagania odchudzania i zmniejszania łaknienia. A więc jakbyście szukali jeszcze innego zastosowania pH support, to jak ktoś chce sobie się trochę e, wzmocnić i odchudzić, to pH support między innymi do tego służy. No i teraz ostatni temat, temat, który jest, muszę powiedzieć, na tapecie wśród ginekologów i urologów. To jest coś, o czym warto pamiętać i szczególnie powinny o tym pamiętać, kochane panie. Infekcje drugorodnych to najczęstsze dolegliwości zgłaszane przez kobiety, i uwaga, mają zazwyczaj postać nawrotową. To, co Państwo tutaj macie, to są odnośniki do literatury, a więc Forum Ginekologii, artykuł na temat zastosowania probiotyków w profilaktyce i leczeniu chorób układu moczopłciowego. To jest bardzo ważne, żeby Panie zapamiętały. Najnowsze badania pokazują, że żeby przywrócić prawidłową mikrobiotę układu moczopłciowego, nie stosujemy tylko miejscowych probiotyków. Uwaga, nie stosujemy tylko miejscowych probiotyków. Co robimy? Przywrócenie tej równowagi przecież, o której mówimy, to jest w ogóle przywrócenie tej biocenozy układu płciowego kobiet. To jest w ogóle najważniejszy element profilaktyki nawracających zakażeń dróg rodnych. Warto o tym pamiętać. Słuchajcie, i teraz, jeżeli nie stosujemy miejscowo, to jak? Wyobraźcie sobie, szanowne panie, a przy okazji panowie, bo to też was dotyczy i też nas dotyczy to, że jeżeli zastosujecie i będziecie kolonizowali wasze jelita, które kończą się tam gdzieś na dole, w pobliżu tych miejsc, o których mówimy, to chcąc nie chcąc, jeżeli przepasażujecie przez wasze jelita probiotyk, to te bakterie zaczną pomagać wam w zdrowiu i wtórnie skolonizują również drogi rodne. Słuchajcie, to jest w tej chwili hicior w ginekologii. Probiotyki stosowane do ustnie stają się ważniejsze niż probiotyki stosowane miejscowo. Proszę o tym pamiętać. Dlaczego zatem probio znalazło się w temacie układu moczopłciowego? No już teraz wiecie, nie wyobrażamy sobie przywrócenia biocenozy układu moczopłciowego bez probiotyku. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, proszę tylko zapamiętać, naszym zdaniem jest to w chwili obecnej najmocniejszy symbiotyk dostępny na rynku, 18 szczepów sproszkowane na tak? I gigantyczna dawka 450 miliardów żywych kultur bakterii w jednej dawce. A to ostatni slajd, szanowni państwo, przed przypomnieniem adresów e-maili. Pamiętajcie, że jest też coś takiego jak cukrzyca. I jeżeli nie daj Boże by się komuś przytrafiła, to pamiętajcie, że nerki strasznie cierpią w cukrzycy. Dbajcie o nie. Czyli nie tylko uro wtedy będzie Wam potrzebne, ale mieszanka, która będzie dbała o prawidłowy metabolizm glukozy, czyli to będzie Sugar Plus. Jak będziecie chcieli zadzwonić, to macie tutaj numer 32 241 43 24. Jak będziecie chcieli napisać do biura Willoway, to macie mail biuro@willoway.com, a jak będziecie chcieli napisać do mnie, ale błagam, piszcie tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy chcecie no bo nie za bardzo muszę państwu powiedzieć, mam ochotę przedstawiać wam certyfikaty i inne rzeczy, bo to niekoniecznie moja praca, tak? Jako lekarza, dietetyka i fitoterapeuty, a czasem takie pytania się pojawiają, to już lepiej wysyłajcie to prosto na biuro. Natomiast, jeżeli chcecie, żebym wam pomógł szybciutko dobrać jakąś mieszankę do jakiejś określonej sytuacji, to z przyjemnością postaram się pomóc. Także pięknie dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo się po prostu zobaczymy.